i jakby no miał te swoje wyzwania, żeby ściągnął koszulkę, żeby ktoś się z nim przelizał, gdzie byłam też świadkiem tego, jak jakaś inna dziewczyna, ale no nie wiem ile ma lat, także to już nie wiem, to się wypowiada, się z nim właśnie całowała, co mnie jakby bardzo zastanawiało, bo swoją dłoń miał jakby pod moją bluzką, gdzie jakby jak jeszcze telefon włączyłam, to zobaczyłam moje wiadomości od niego i jakby moje do moich znajomych. No i wiadomości od niego brzmiały o godzinie 5 rano, że mam nie płakać, tylko przyjść na górę, że nic się nie dzieje i jakby musiałam to już potem, musiałam jakby zejść od niego z pokoju na dół do łazienki, coś się musiało jakby wydarzyć, że płakałam i moje wiadomości też były, że zamów mi Ubera, nie chcę tutaj być, tutaj jest strasznie. No jakby tych nie pamiętam właśnie, ale no jeżeli miał moją dłoń pod bluzką, no to coś się wydarzyło. Ale właśnie no co do jeszcze takich sytuacji, to jakby na tej imprezie, co ja byłam tej jakby takiej ostatniej, to została dziewczyna jakby zepchnięta ze schodów, to już nawet nie wiadomo przez kogo, bo jakby nie byłam jakby przy tym, jak ją spychano, tylko o tym, przy tym dopiero jak spadła. No i miała rozcięty łuk brzuchowy. No i jej to już bym w ogóle takie, no z 17 dała. No ona wstała i ona mówiła, że jakby... Tak, ktoś jej próbował pomóc. Ale jakby ona od razu jakby wstała i jakby nic się nie stało, nic się jakby jej nie stało, nie? Ale po chwili chyba dostała takie jakby oszołomienia przez to wszystko i zaczęła płakać. Nie wiem, czy jej rodzice nie odebrały.